No, także do przerwy już mam ogarnięte sprzęgło. Teraz wam pokażę, jak wyciągam. O, tutaj, tak jak mówiłem, że wystarczy odchylić skrzynię. Nie zrzucałem jej całej. Nie ma takiej potrzeby. Wsunęła mi się ładnie tutaj. Schowała się. O, pomiędzy sanki. Ale sanki trzeba odkręcić, nie? Tutaj sanki odkręcone. Zeszły na dół. Popuściłem zwrotnicę, żeby ładnie mi to wszystko pracowało. Cofnęła się zwrotnica ze skrzynią. No i jest odchylona tyle, aby mi starczyło wyciągnąć sprzęgło całe. I tak to wygląda. O, teraz pokażę. Wyszła tarcza, tam jest docisk, tak samo wyjdzie jak tarcza. Dwumasa jest dobra, dwulitrówka i dwumasa zamontowana, zastosowane. Ale sprężystość masz wszystko. O, jak to pokazać? O, odbija. Amortyzuje. O. Sprężystość ma swoją. No, ale niestety nie wiem, czy to ktoś po prostu na sprzęgle ostro rusza. Tak jak widać, o, nity zeszlifowane. Już ładnie wydarte. Ale z jednej strony tylko nity starło. Druga strona nie. Jeszcze nie doszło. No co? Zakładamy nowy zestaw. Wysprzęglik. Mam nadzieję, że będzie pasował, bo zawsze jest problem, że nie pasuje coś. Tak widać. Różnica. Grubość nitów. Zaraz zmierzymy, ile ma nowa, a ile ma stara. Tu jest 8 mm. A stara ma 4,5 dziś. To nie zakładamy. Jeszcze dzisiaj musi wyjechać. Zaraz wysprzęgli wyciągniemy. Docisk, wysprzęglik. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeszcze zerknę. Ale już widzę, że wysprzęglik się różni. Taki zamiennik mi dali. Bo tutaj idzie rurka do środka. Bo oryginalne. A na zamienniku już tak wygląda. Jedna rurka, u góry odpowietrznik. Nic więcej.